Hej, z tej strony wita was Ryoko, a to już niestety takie obwieszczenie, że kończę z poradnikami do Counter-Strike'a w tym momencie i zajmę się serią z Dead Island. Mam nadzieję, że komuś pomogłem, jeżeli chodzi o właśnie nowych graczy. A jeżeli chcecie, to ściągnijcie sobie takie mapki jeszcze dodatkowo, żeby w nich potrenować, żeby być jeszcze lepszym graczem właśnie w tej grze, bo Counter-Strike wymaga dużo treningów. Ja ostatnio w ogóle olałem Counter-Strike'a, olałem w ogóle granie na komputerze i niestety moja forma się strasznie pogorszyła. Nie umiem właśnie tak od razu wycelować w głowę, jak widzicie. Ciężko mi jest naprawdę. Ale jak będziecie dużo trenować, możecie osiągnąć bardzo wiele. Jak widzicie, mój timing jest masakryczny. Nie strzelam od razu w głowę, tylko gdzieś najpierw w barki, a później dopiero gdzieś, gdzie mogę trafić przeciwnika. Jeszcze co chciałem wam oznajmić, że filmik taki przed kamerą, już nie przed komputerem, znajdzie się dopiero gdzieś po IEM-ie, gdzieś w marcu, pod koniec marca. Postaram się taki filmik zmontować, najpierw nagrać go właśnie na IEM-ie, a później go dopiero zmontować w domu, jak już wrócę. Wypad. Dobra. To podsumowując, skończę właśnie z poradnikami. Jakiś meczyk na szybko ogarnę, ale to nie dzisiaj. To może w święta. I strasznie was przepraszam za to, że nie było live'a wczoraj w niedzielę. Ale no, nie było mnie w domu. I po prostu nie miałem jak go nagrać. Wróciłem padnięty późnym wieczorem. I totalnie nie miałem siły siadać przed komputerem. Zresztą przed komputerem nie siedziałem jakieś dwa tygodnie? Może tydzień, nie wiem. Nie liczę właśnie ostatniego nagrania, bo to nie jest takie siedzenie przed komputerem jak na co dzień, że mogę sobie pograć. Ale jak widzicie, teraz wracam powoli do tego znowu. Wszystko nabiera już swój tok, który był wcześniej narzucony przeze mnie. A teraz też idą święta, więc mam nadzieję, że w święta się pojawią dwa live'y, nie tylko jeden. Odrobię tego wczorajszego. Kurde, co, nie mają armor? Bez głowie. I mam nadzieję, że pomogłem nowym graczom. O, nie chcę tego. Pomogłem nowym graczom, jak i silverom w dojściu do tego, żeby wyjść z tego silvera 1 chociażby do tego silvera 2. Jeżeli ktoś oglądał moje filmiki, możecie na takich mapkach właśnie trenować. I naprawdę wasza gra stanie się o wiele lepsza, wydajniejsza. I będziecie na pewno więcej już widzieli na temat tej gry niż na samym początku, gdy pierwszy raz odpalacie Counter-Strike'a. Bo naprawdę, powiem wam, że też jak pierwszy raz odpaliłem Counter-Strike'a, no totalnie nie wiedziałem jak zareagować, nie wiedziałem co zrobić. Kurde no. Dobrze, że włączyłem sobie tego good moda. Możecie tutaj trenować no-scope'y, jak i scope'y. Możecie tu trenować każdą bronią, która jest w grze. Możecie nawet bić samym nożem.
i możecie włączyć sobie good moda, żeby po prostu wam było lepiej. Kurde. Otoczyli mnie. Woo! Dobra. Mam was. Kurde, jak oni mi tak dźgają, nie potrafię się skupić w ogóle i nacelować nawet. Teraz widzicie, co niegranie w, i trenowanie w Countera robi formą. Kiedyś siedziałem w Kałachu, teraz siedzę w Goldzie 2. Więc no to nie jest powód do dumy dla mnie. Ale teraz postanowiłem wrócić do tego, pograć sobie, potrenować i no odrobić moją rangę. Może nawet bie jeszcze większą niż miałem. Ale takimi treningami na pewno coś osiągnę i będę grał lepiej. I jeszcze może jak pojadę na IEM, to dowiem się paru nowych ciekawostek, taktyk od pro playerów. I zaś mnie otoczyli, nie? I może takim aspektem właśnie skończymy ten odcinek, bo chciałem wam tylko powiedzieć, że zaczynam serię z The Thailand, jeszcze raz powtórzę, i kończę poradniki do Counter-Strike'a. Ten filmik jest takim obwieszczeniem, to, że sobie tam postrzelałem, to było tylko tak, o, dla fanu, żeby czymś was zająć, wasze oczy, nie tylko o tym, że na przykład, o, jestem na stronie głównej Counter-Strike'a i po prostu gadam do kamerki i nic się tak naprawdę nie dzieje, tylko po prostu mówię, bo mówię. No. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Wczorajszego live'a odrabiam w święta, żeby nie było, że zapomniałem o nim, po prostu nie miałem czasu. Ale no naprawdę, no nie miałem jak. Więc do następnego poniedziałku i w sumie do świąt. Do świąt w sumie. I trzymajcie się serdecznie, mówił Ryoko. Cześć.